służby ratunkowe zostały powiadomione o zwłokach, jakie znajdowały się w warcie przy bulwarze na wysokości ulicy Kopernika w Koninie. Strażacy natychmiast rozpoczęli poszukiwania z wykorzystaniem łodzi. Po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie, iż w rejonie bulwaru Nadwarcieńskiego na rzece Warcie dryfuje ciało mężczyzny. Na miejsce została zdysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z JRG numer 2 oraz druhowiec OSP Chorzeń. Po przybyciu na miejsce zdarzenia osoba postronna, która wskazywała miejsce ciała dryfującego, tej osoby nie było w tej wodzie. Zwodowaliśmy łódź i w odległości około 500 metrów od tego zgłoszenia ciało było w zaroślach, było to ciało mężczyzny, zostało wydobyte na brzeg i przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Jak przyznaje prokuratura, po wyłowieniu mężczyznę rozpoznał jeden z przybyłych strażaków, a potem jego tożsamość potwierdziła rodzina. Ustalono, że jest to 36-letni mężczyzna, mieszkaniec Konina. Zwłoki zostały zabezpieczone na sekcję zwłok, w związku z tym dopiero po sekcji będzie można bliżej powiedzieć coś o przyczynie zgonu tego mężczyzny. Lekarz, który był na miejscu wstępnie, stwierdził, że była to niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana utonięciem. Wstępne ustalenia wskazują na to, że mężczyzna ten kilkaset metrów wcześniej mógł sam wejść do wody, ponieważ na piaszczystym fragmencie brzegu znaleziono jego rzeczy. Trwa ustalanie okoliczności tej tragedii.